proszę się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Raniś, jestem członkiem zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST, mającego swoją siedzibę w uboczu powiat lwówecki, gmina Angryfów Śląski, a zarazem dyrektorem biura tegoż towarzystwa w Zgorzelcu, mieszczącego się przy ulicy Warszawskiej 1/113. Panie Grzegorzu, w ostatnich czasie prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o języku migowym. Co w tej ustawie się znajduje? Są pewne rzeczy, które ułatwiają życie dla osób głuchoniemych. Zgadza się, stała się bardzo fajna rzecz. 12 września tegoż roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Co to daje? Jest to wspaniała rzecz, jest to dorobek wielu ludzi przez okres długiego czasu, gdzie w sposób znormalizowany i ustawowy będzie można korzystać z niektórych dobrodziejstw ustawy. A mianowicie, ustawa dotyczy trzech obszarów: kontaktu osób głuchych z urzędami, służb ratowniczych i służb zdrowia. W ustawie tej mówi się, że do kontaktu z osobami głuchymi w urzędach wprowadza się tłumacza języka migowego, którego może wybrać sobie osoba z listy, bo tak przewiduje też ustawa, będą tak zwane listy tłumaczy. W przypadku służby zdrowia i służb ratowniczych w kontaktach może korzystać osoba władająca językiem migowym, tak zwana osoba zaprzyjaźniona. Ustawa również zakłada, że organizacje administracji publicznej będą musiały zapewnić osobom niesłyszącym i tłumacza języka migowego. Osoby głuche będą musiały też wyrazić chęć korzystania z takiego tłumacza na 3 dni przed wykonaniem czynności, wyłączając oczywiście wypadki nagłe. W kontaktach z organizacjami administracji publicznej, policji, straży i straży granicznej osoba głucha będzie mogła korzystać z pomocy wyznaczonej osoby, która nie będzie musiała być tłumaczem, ale która zna język migowy. Panie Grzegorzu, z Waszego doświadczenia, jak wygląda sytuacja w urzędach? Czy są urzędnicy przeszkoleni w materii kontaktu z osobami głuchoniemymi? Jeżeli chodzi o zakres naszego towarzystwa i doświadczenie, które mamy, wynika, że osoby takie już szkoliliśmy. Były takie kursy prowadzone dla urzędników administracji publicznej. Takie osoby znajdują się w takich organizacjach, jednakże można powiedzieć, że są to rzeczy marginalne. Mamy nadzieję, że ustawa, która weszła, zobowiąże pracodawców, jak i urzędników do powiększania swojej wiedzy, jak i nauki języka migowego. Nasze towarzystwo zajmuje się szkoleniem języka migowego od podstaw, od kursów elementarnych aż do kursów zaawansowanych, łącznie z ukończeniem kursu tłumacza, wykładowcy języka migowego. Wszelkie informacje dotyczące szkolenia w zakresie i kiedy będą nasze szkolenia można uzyskać internetowo na stronie www.gest.jmigowy.eu. Tam znajduje się formularz zgłoszeniowy, gdzie osoba chętna i wyrażająca chęć nauki języka migowego wypełnia go. Idzie to do naszego, można powiedzieć, biura, gdzie następuje sprawdzanie rejonizacji osób i wtedy dokonujemy selekcji i ustalamy terminy szkoleń. Panie Grzegorzu, jeżeli chodzi o tą ustawę i urzędy, w których trzeba będzie, że tak powiem, ten język migowy znać, czy to będzie w stopniu podstawowym, czy stopień zaawansowany, czy to z ustawy wynika? Z ustawy wynika, że w pierwszym momencie musi być tłumacz, czyli tam, gdzie w administracji publicznej, jednakże osoby, które znają język migowy w stopniu komunikatywnym, również będą niezbędne. Czyli potrzebne są osoby w urzędzie, które przynajmniej znają w stopniu podstawowym, ale najlepiej, gdyby to były osoby, które miały ten zaawansowany kurs skończony. Tak, zgadza się. Elementarne jest to, że zna podstawy komunikowania się, czyli podstaw rozumienia, co ta osoba mówi. Natomiast poszczególne i dalsze to są już zaawansowane i to by było najbardziej wskazane, gdyż wtedy pracownik w sposób bezproblemowy nawiąże kontakt z osobą głuchoniemą.
Panie Grzegorzu, ustawa przewiduje też dofinansowanie do tego typu szkoleń. Zgadza się, jest taki zapis w ustawie i to przewiduje, i to jest do 20% przeciętnego wynagrodzenia i wynika z tego, że te dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, niestety pokaże przyszłość. Panie Grzegorzu, ile osób już w ostatnim czasie się przeszkoliło? Czy ten język migowy zaczyna wchodzić do życia publicznego? Nasze towarzystwo, jeżeli dobrze pamiętam, przeszkoliło już około 300 osób. Tu jest zasługa naszego prezesa Olgierda Kosiby, który jest prezesem naszego towarzystwa, jak i innych osób, które z nim współpracują, a tworzą towarzystwo. Ta liczba na pewno będzie się zwiększać, co świadczy o tym, o ilości telefonów, jakie otrzymujemy po wejściu i po podpisaniu ustawy o języku migowym, gdzie dzwonią do nas osoby z administracji, jak i osoby prywatne, które chcą i wyrażają chęć nauki języka migowego. Czyli zapraszamy na Państwa stronę internetową, jak również na szkolenia, które odbędą się w listopadzie. Zapraszamy i życzymy nauki oraz jedna bardzo ważna rzecz, którą powinniśmy się wzorować, że i ty możesz rozmawiać z niesłyszącym. Co daje nam ustawa o języku migowym? Możemy Państwu powiedzieć jedno. Daje to bardzo wiele ze względu na to, że te osoby miały do chwili obecnej najbardziej utrudniony dostęp do instytucji. Ustawa umożliwia im to, że w chwili obecnej mogą być na równi prawa z obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z konstytucją, korzystać ze wszystkich praw. Głuchoniemi są szczęśliwi, że mogli doczekać takiej chwili. Taka chwila jest bardzo wielka w ich życiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.